Cześć witajcie w to niedzielne popołudnie. Dzisiaj nagrywamy odcinek tuż po meczu z młotami wygranym na Old Trafford 3.0. W naszej redakcji dzisiaj Olekolas Patryk. Cześć, cześć witam was, chłopaki. Cześć Macku, cześć Patryk. Witam cześć, wszystkich słuchaczy. <śpokojnie>, spokojnie, no nie na raz, przyjdzie, spokojnie. Wszyscy naraz, spokojnie. Przyjdzie twój czas Jasne. świeżak. <śpokojnie> Świeża krew, wyrywa się do głosu. zaraz się wypytamy. W, którym, w której sekundzie dokładnie Rasmus Heilund przyjął piłkę na prawą nogę, pewnie będziesz wiedział, skoro jesteś taki wyrywny. Wygrywamy 3-0, 3 punkty z niezłomnym Dawidem Moisem, który jeszcze nigdy nie wygrał na Trafford, tak tylko przypomnę. 17 spotkań, 4 remisy, 13 porażek w wykonaniu naszego byłego szkockiego menedżera. No cóż panowie, ale mecz chyba na pewno nie do zapomnienia. Warto odnotować, że jednak młodzież strzała bramki, dwie, Dwa gole Garnaczo i kolejny mecz z golem Hojlunda. W tym roku jest on wraz z Bellinghamem Piłkarzem, no już nie, bo po, po 20 roku życia, już jest jednak ma 21 lat, skończył dzisiaj na urodziny, strzelił sobie Gola. Ale był najlepiej strzelającym piłkarzem w okolicach 20 roku życia napastnikiem w Europie wraz z Bellinghamem. Co prawda, ta ilość bramek na ogromną korzyść Juda, no ale cóż, takiego mamy Bellinghama, na jakiego sobie zasłużyliśmy. Ale cieszy na pewno jego wzrost formy. Czy kogoś na minus chciałbyś dzisiaj jako wyróżnić, bo Ty jesteś malkontentem znanym na nieobecność Kacpra, więc proszę Ciebie o wskazanie jakichś słabych punktów tego meczu i słabych piłkarzy. Wydaje mi się, że piłkarze raczej, jeżeli chodzi o jakość swojego występu, podzielili się tak na dwie połowy, bo po pierwszej moglibyśmy wyróżnić Onanę, na pewno Lisandro Martineza, który no niestety do zejścia z kontuzją był bardzo pewny w swoich interwencjach, dobrze się ustawiał, w, pier to w pierwszej połowie Maguire bardzo dobrze też czytał grę, e, dokonywał wysokich przejęć w niebezpiecznych sytuacjach e, Hojlund bardzo fajny gol dobrze, e, dobrze, dobrze poszedł z piłką i pewnie strzelił e, na przykład Bruno był takim słabym piłkarzem w pierwszej połowie w drugiej wyglądało to już lepiej oddał więcej groźnych podań, Maguire z kolei miał Tragiczną sytuację, w której, po której mogła być Bramka, ale nie trafił zawodnik West Hamu i też Rashford powinien się zachować lepiej, jeżeli chodzi o jedną czy dwie sytuacje pod Bramką. Rywalia w pierwszej połowie raczej nie miał za dużo kontaktów z piłką i to, co miał do zrobienia, to tam robił, więc. Taki mecz trochę dwóch połów jak chodzi i Garnaczo też w pierwszej połowie był, miał dużo strat, nie wygrywał raczej dryblingów, a w drugiej połowie strzelił dwie bramki i trzeba zaliczyć ten występ jako udany. Super, że Argentyńczyk strzela i, i, i generalnie, że ta nasza młodzież wygląda dobrze. No, mi się podoba fakt, że w tych ostatnich meczach faktycznie zawodnicy odpowiedzialni za strzelanie bramek zaczęli to robić, złapali jakiś rytm, formę. Strzelamy na pewno więcej w tych ostatnich spotkaniach niż, niż to miało miejsce wcześniej i to jest jakiś na pewno pozytyw. No sześć goli i Scotta ja dzisiaj nie dołożył. Ale miał asystę kolejne, i kolejne, kolejne wejście i przyłożenie się do bramki, więc... Tak, ale na piątym miejscu tam, znaczy na drugim miejscu z pięcioma bramkami jest Rashford i właśnie Garnacho. Hoylund tam powoli do, dołącza, bo to już jest jego trzeci gol w lidze. No i cóż... Mamy chyba wreszcie napastnika, tak? który potrafi zareagować. Trochę nie do końca podoba mi się jego wychodzenie do podań. Wypracowywanie sobie sytuacji jest jak najbardziej na wysokim poziomie, no bo jak wiemy, mało zalicza <laughs> podań do siebie w pole karne. Natomiast dosyć często te, te bramki, które on strzela, są wypracowane przez niego i wyłącznie przez niego. Rashford, no niestety, mecz nie powiedziałbym, że zawalony, ale na pewno. Bez gola trochę, trochę rozczarował mnie dzisiaj tym, tymi swoimi sytuacjami niektórymi, ale nie będziemy się nad nim zdenerwować. Ale miał w sumie raptem dwie. No tam w tej jednej powinien tak. przyjąć tą piłkę, a wyszło komicznie, bo wywalił piłkę w trybuny, ale generalnie. Poza tym to jakoś często nie korzystaliśmy z jego usług, wydaje się. No nie, no nie. Honorowy prezes fanklubu Rashforda w United Voice przemówił. No tak, na pewno nie, nie było dzisiaj aż tak źle. Maguire niestety mógł zawalić nam naprawdę tą interwencją tragiczną bramkę. Znaczy, I zagrania. pytanie do Was w sumie takie, czy w tej sytuacji Bołena winimy? Maguirea, bo nie widziałem powtórki. Akurat coś sprzątałem z biurka. Jak była powtarzana ta sytuacja, kiedy Bowen wychodził sam na sam z Onaną, to czy ta piłka była za wysoko, czy Maguire mógł ją wygrać pojedynek główkowy i przeciąć to podanie. Bo tak jak mówię, nie widziałem powtórki. Ciężko myślę, że miał z tym przecięciem tam podania. Jednak jednak doceniamy ale podanie to Alvarez'a, tak? a nie. Też, a nie ale to chodzi ci o tą sytuację gdzie Diogo, tak? Tak, Dalot świetnie, świetną finalnie. interwencją się popisał ślizgiem, tak. to też. No. Tak, Diogo też myślę należy yy, pochwalić dzisiaj, co jest u nas rzadkie, ale bardzo dobry mecz. Yy, nie, myślę że, że fajne podanie tam poszło od Alvareza i, i ciężko, ciężko miał y, Harry żeby to Prze, prze, przeciąć. Myślę, że mógł się zachować lepiej, ale, ale jakoś nie obwiniałbym go tu y, aż tak bardzo, jak, jak przy tym wcześniejszym y, nieudanym zagraniu, gdzie, gdzie faktycznie Emerson mógł strzelić bramkę, ale zmarnował sytuację. Onana, panowie, w pierwszej połowie no i w drugiej w zasadzie dosyć dużo interwencji ciekawych. Onany, takich dzisiaj y, chyba. Nie popełnił zbyt wiele błędów. No, nie, miał, nie, nie wpuścił bramki, więc żadnego błędu większego nie popełnił. To widać po, po wyniku, ale chyba powinniśmy być dzisiaj zadowoleni z jego wstępu, moim zdaniem. No zdecydowanie tak. Kilka interwencji naprawdę efektownych i popisał się po prostu, jeżeli chodzi o występ na, na linii, co, co jest mu zarzucane. Mimo, że akurat w lidze to. Raczej sytuacje wyglądają tak, że pomógł, pomaga nam kamerunczyk bardzo wymiernie i trochę od, od straty kilku goli nas uchronił. W Lidze Mistrzów pamiętamy jego wątpliwej klasy popisy, ale w Lidze naprawdę daje radę i ten występ to potwierdził. No czas, raz na jakiś czas zrobi rzeczywiście coś komicznie śmiesznego i głupiego, ale spodziewaliśmy się tego omawiając jego transfer, kiedy przychodził w letnim okienku transferowym, więc to no tak. Ona na występ na plus. Ale generalnie wydaje mi się, że na, mm, wynik jest super. 3-0, tak jak mówię, w szerszej perspektywie fajnie, że atak nam się rozkręca, ale wydaje mi się, że za, na za dużo pozwaliliśmy i tak West Hamowi oddawali wiele strzałów. Już mniej, gorzej wychodziło to u nich z celnością, ale cały czas są gdzieś takie momenty, gdzie jesteśmy w stanie oddać środek pola, czy nasz pressing jest bardzo łatwo omijany przez rywali, i zobaczymy, czy. Lepiej dysponowane zespoły będą w stanie to wykorzystywać tak jak do tej pory, czy, czy faktycznie rozpoczniemy taką poważniejszą serię zwycięstw. Jesteśmy na szóstym miejscu panowie i w tej kolejce na pewno już nic się nie zmieni. Zresztą wszyscy, którzy są tam od meczów, od miejsc czwartego po dziesiąte, czy nawet dalej, jedenaste, zagrali 23 spotkania, więc no tutaj raczej nic się nie, nie zmieni, 38 punktów czyli do czwartego miejsca brakuje nam już tylko wciąż tak samo 8, ale z Willą gramy następne spotkanie <laughs> na wyjeździe, a to właśnie do Willa jest na czwartym miejscu. Patryk, może wystawisz jakąś laurkę dzisiaj temu zespołowi, bo Olek jest bardzo wstrzemięźliwy dzisiaj w swoich ocenach optymistycznych. Ja wiem, że faktycznie nie może... Daliśmy za dużo na pewno, pozwoliliśmy na, na zbyt wiele West Hamowi i wciąż jest to tylko West Ham, który był, przepomnę, przed tym spotkaniem nad nami w tabeli. Niemniej jednak wygrana więc wygraną 3 punkty, 3-0. I wreszcie mamy jakieś mecze, gdzie mamy czyste konto i możemy coś powiedzieć o nich dobrego. Więc Patryku, bardzo Cię proszę, liczę na Ciebie, że powiesz coś miłego o zespole. Tak, oczywiście. Jestem gotowy. Yy, moim zdaniem, gdzieś yy, gdzieś. Yy... W tym meczu nie pokazaliśmy się wcale, wcale yy, tak źle i nie byłbym tak pesymistyczny jak Olek, <śmiech> Olku, <śmiech> ale, ale nie, faktycznie. Byłem ale ja nie jestem pesymistyczny, tylko jakby wie, ten, ten występ nie był aż tak... Do Mieliśmy moim zdaniem tak, lepsze tak. Me mecze w tym sezonie, których czasem nie wygrywaliśmy. Mieliśmy oczywiście, chociażby z Chelsea, ale nie, oczywiście śmieję się tutaj pół żartem, pół serio. Bo faktycznie oddawaliśmy dużo. Oddawaliśmy dużo przestrzeni West Hamowi. Za często się to zdarzało. Coś takiego jak w meczu ubiegłym z Wolverhampton. Też im oddawaliśmy za dużo terenu momentami. Może w tym meczu było tego trochę mniej, ale jednak, jednak zdarzały się takie momenty i, i to są zupełnie niepotrzebne momenty, bo, bo może się to źle skończyć. Jednak nasza gdzieś tam linia defensywy dzisiaj była była bardzo solidna. Szkoda, szkoda Lisandro. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego w jego wypadku z tym, z tym kolanem bo, bo odniósł kontuzję. Miejmy nadzieję, że szybko się z tego Argentyńczyk wygrzebie, bo dzisiaj naprawdę solidny występ. Ale Rafa Waran wszedł za niego i, i, i też go super zastąpił. Także pochwały należą się dzisiaj linii obrony, myślę, bo bardzo, bardzo solidnie zagraliśmy. I mimo tego, że West Ham miał tam mnóstwo strzałów, nie pamiętam już jaka to była liczba około 20 chyba to, to jednak nie były to strzały z jakichś bardzo groźnych sytuacji. I tak naprawdę jedyne Gdzieś tam takie sytuacje, do których dopuściliśmy West Hamowi, to był ten błąd indywidualny Harego, gdzie Emerson zmarnował swoją, swoją szansę. To podanie Alvareza, gdzie Diogo Dalot finalnie zablokował strzał Boena. I chyba, chyba nie było więcej takich e, oczywistych sytuacji dla West Hamu. No, jeszcze ten strzał e, po rzucie roz, rożnym e, Alvareza e, z bliskiej odległości, gdzie, gdzie naprawdę fajnie Andreonana e, wykazał się refleksem i, i obronił e, to uderzenie. A tak na, na ogół to naprawdę fajnie działała ta defensywa. Ten, ten pressing w tym sezonie y, faktycznie nie jest nie jest taki super, bo, bo rywale y, czasem łatwiej, czasem, czasem z większym trudem, ale, ale omijają ten pressing. Chociaż przy trzeciej bramce to właśnie przez, przez odbiór w, y, w trzeciej, w trzeciej tercji boiska strzeliliśmy bramkę tak? tam Hojlund ze Scottem spresowali Calvina Filipsa, który stracił piłkę Scott wyprowadził akcję, podał do Garnaczo i Garnaczo ustalił wynik spotkania na 3 do 0 myślę, że pomoc też fajnie działała naprawdę Kobe Minus, Kazemiro się fajnie w moich oczach przynajmniej uzupełniają Fajnie to działa, Kobi Mainu super spisuje się obok, obok naszego Brazylijczyka. Pozytywów jest sporo, jest też, jest też kilka minusów, ale, ale zwróciłbym też uwagę na formę Bruno i, i na to jakie nieszczęście gdzieś, gdzieś ma Mason Mount, ponieważ moim zdaniem byłaby to fajna dla niego szansa, o ile w ogóle Eric Ten Hag z na takie posunięcie by się zdecydował. Bo myślę, że naszemu kapitanowi jednak przydałoby się troszkę, troszkę odpoczynku. Kolejny słaby mecz, kolejny mecz pod formą. Nie wiem, co o tym uważacie. Ale, ale gdzieś nie jest Bruno sobą już od kilku meczów, i, i tutaj upatrywałbym jakiegoś problemu. A co do ogólnie naszej gry, no to faktycznie na miejscu naszego, naszego szkoleniowca Erika Tenhaga gdzieś zwróciłbym uwagę naszym zawodnikom, że, że w tych kolejnych meczach, właśnie z, z Willą, później chyba gramy z Luton, no nie możemy oddawać tak, tak często piłki. Piłki rywalą, chociaż obejrzałem w tym sezonie kilka, yy, kilka spotkań West Hamu, i, i oni zazwyczaj, jak mieli piłkę, to totalnie nie wiedzieli, co z nią robić, i zazwyczaj ją oddawali przeciwnikom. I możliwe, że my liczyliśmy na takie coś, że West Ham odda nam piłkę po tym, kiedy, kiedy oddamy im posiadanie, i my będziemy upatrywać kontrataków, yy, bo fajnie zaczynamy wyglądać faktycznie w tej tranzycji. Coraz lepiej. Może nie wyglądamy jakoś niesamowicie dobrze, ale coraz lepiej to, to gdzieś wygląda i progresuje. No a West Ham dzisiaj, dzisiaj wiedział, co z piłką robić, ku mojemu zdziwieniu i myślę, że też ku zdziwieniu Erika Tenhaga. No West Ham trochę z inicjatywą, w drugiej połowie przynajmniej. Co do, co do sytuacji Bruno i Mounta, no. Czy no... Podpowiadam na pytanie, czy Eric zdecydował się na taki scenariusz. Wydaje mi się, że skoro Erik ten hack postawił sobie za życiowy cel tego lata, poprzedniego lata, sprowadzenie Masona Mounta, to wydaje mi się, że z planem takim, aby jednak grał on w piłkę. i i zaryzykuję twierdzeniem, że jeżeli Bruno nie prezentuje się najlepiej i Mason Mount byłby w tym momencie zdrowy, to pewnie wyskoczyłby w pierwszej jedenastej albo zmieniłby go w miarę szybko. Bo faktycznie Bruno od jakiegoś czasu, o czym zresztą już od dawna mówimy, nie jest, nie jest sobą. Ja się z tym nie, nie zgodzę. Pozwolę sobie wejść jednak w kontrę. Ale, ale to pytał. No. Ja pytałem, <laughs> sam siebie zapraszam do odpowiedzi, bo jednak Bruno Fernandez czas pozostaje jednym z najlepszych, jak nie najlepszym piłkarzem pod względem, czy to podań w trzecią tercję boiska, czy kluczowych podań, czy sytuacji stworzonych z kolegą tak, z prawda. boiska, jest pomoc. Sam go wyróżniłem dzisiaj jako raczej tych piłkarzy, którzy się nie popisali obok Rashforda natomiast to nie zmienia faktu, że mimo tej dość takiej mało odważnej gry, gdzie było dużo podań do boku, czy, czy wręcz do tyłu i tak Bruno potrafił zagrozić pod bramką przeciwnika i nie upatrywałbym w nim problemu takiego długofalowego jakiegoś naszego zespołu i nie zgodzę się też z tym, że Mason Mount dostałby swoją szansę, raczej by to się nie stało, bo jednak ten hak, co do kilku piłkarzy kluczowych, którym Bruno niepodważalnie jest, pokazuje jednak, że trzyma się ich bardzo kurczowo i jest jest niechętny na takie rotacje. Oczywiście tutaj mount był wymarzonym transferem Ten Hacka. Natomiast Anglik, gdy już grał, to na pewno nie dawał tej jakości czy w kreacji. Nawet jeżeli przyjmiemy już te kryteria, faktycznie może trochę mniej widowiskowe z ostatnich meczów, Bruno, to nadal to jest ponad poziom mounta. Więc wydaje mi się, że no. nie byłoby takich, takiej zmiany. Dziękuję Ci bardzo za, za to jakże piękniwą analizę sytuacji Bruno Fernandesza oraz no to, ale wydaje mi się jednak, że Mount dostałby swoją szansę. Może obok nie wiem, faktycznie. To prędzej, Bruno... obok, prędzej obok, wątpię, żeby za Nie Bruno... chodzi o to, żeby Bruno może zastąpić, tylko żeby dać, może też kilka meczów od odpocząć. No. Nie, tak, właśnie o to chodzi. No. Niedługofalowo, że to ma być piłkarz, który go zastąpi, tylko żeby faktycznie Bruno odpoczął sobie w kluczowych spotkaniach. Dzisiaj może spotkanie, znaczy teraz widzę, każde spotkanie jest kluczowe, bo jednak chcemy się wbić tam do tej pierwszej czwórki i wejść do Ligi Mistrzów, co jest bardzo, bardzo ciężkim zadaniem, ale to wydaje mi się, że jest bycie albo nie bycie Rika i tutaj nie ma miejsca na ryzyko. Ale na pewno jest miejsce na większy wachlarz manewru, bo jeżeli jesteśmy ograniczeni tylko do Bruno Fernandesza i on bez formy, jeżeli jest bez formy, no to cały zespół wtedy nie jest w stanie zagrozić bramce rywala, liczymy wtedy na jakieś zupełnie indywidualne zrywy i tylko i wyłącznie konterki, to, to pewnie ten Mount byłby dodatkowym atutem. Nie wiem, czy faktycznie byłby zaniast Bruno w składzie, ale raczej widzę go jako piłkarza praktycznie jeden do jeden pozycyjnie nie? i w stylem gry byłby podobny. To oczywiście nie jest poziom Bruno Fernandesza. No ale Eric też wiemy doskonale. Ko konsekwentnie właśnie nie stawiał na takie rozwiązanie, tylko Mount grał obok Bruno, a tak. nie, nie wiem, dostawał kilka minut. Dlatego żeby żeby od początku Fernandes... mówimy, że to jest dla nas dziwny no, tak. transfer, Mason. Maut, nie? Bo, bo jednak jest to piłkarz, który powinien grać zamiast Bruno, a nie obok Bruno, czy na, na skrzydle. Już był rzucany wszędzie i nigdzie nie, nie zagrał na swoim, znaczy na poziomie, którego byśmy może od niego oczekiwali, bo to może być już jego poziom, tego też nie wiemy. Pamiętajmy, że małd przychodził do nas, aby formę odbudować, co jest bardzo zabawne, bo żaden zawodnik jeszcze u nas formę nie odbudował praktycznie. No i faktycznie miał stanowić o jakiejś tam zapasowej sile, może drużyny, a tymczasem. Zagrał może jedną połowę dobrą, poza tym średnio, na różnych pozycjach, a większość jednak sezonu spędził w szpitalu, w ośrodku yy, lekarskim. Więc to jest bardzo duża, duża zagadka, co będzie z Masonem Mautem. Ostatnio było nawet. Klub wystosował taką, taki, nie wiem, nie statement, ale tam przypomniał o małcie, jaki piszą, pokazując jego zdjęcia, że Mount wraca do formy, już jest na rowerze, więc dojedzie niedługo, może na któreś ze spotkań. Nie, no, czekamy na jego, po w sumie daliśmy do niego trochę kasy i czekam na tego piłkarza, aż on dojedzie do, do drużyny wreszcie i coś do niej wniesie. Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, bo ilość strzałów, o których wspomniałeś ty, Patryk, że takich było dużo, faktycznie. 22 strzały. Do 22 strzałów dopuściliśmy zawodników West Ham, z czego co prawda jedynie 3 były celne, więc fatalna skuteczność po prostu. No ale to jednak pokazuje, że jeżeli trafimy na mocniejszego przeciwnika, no to 20, z 22 strzałów mało kto ma tak niską skuteczność, żeby tylko 3 były, były do celu. Więc tutaj możemy jednak się troszeczkę obawiać tego, że mocniejsze zespoły mogą nam tutaj zrobić trochę krzywdy. Zaraz gramy z, z Wilą, która będzie chciała na pewno pokazać coś więcej niż w ostatnim spotkaniu tylko, i może być różnie. Tylko też bym zwrócił uwagę na to, że sporo tych strzałów wyglądało tak, jakby chociaż jakby jakby to powiedzieć, jak ostatni strzał Kudusa z tego spotkania, czyli gdzieś tam z 30 metrów uderzenie 5 metrów obok bramki. No, hmm. no to wiesz, okay. jeśli, jeśli jest tak, nie wiem, powiedzmy, 22 strzały oddała drużyna, yy, ale 10 strzałów. Było by, z powyżej 30 jest. metra, no to. Było bardzo, z powyżej 30 metra, gdzieś 5 metrów obok bramki, no to, no to też nie możemy na to patrzeć w ten sposób, że, że tej nie mamy statystyki. Ta, no, 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 ja też nie, ale to, to wiesz, to jest tak zwany test oka. Mm -hmm. <laughs> także tak, też nie możemy tak na to patrzeć, jakby wszystkie z tych 22 strzałów były gdzieś minimalnie obok słupka, obok, wiesz, ponad poprzeczkę. No nie, ale niech będzie, nie będzie, chociaż jedna trzecia, nie, nie wiesz, nie 13%, nie? To już No tak nie, ja jestem zagrożenie. oczywiście jestem zdania że mi o to że dajemy za szansę, dajemy szansę my, jego tak. z przebiegu samego meczu współczynnik spodziewanych goli, że to West... pokazuje, że to West Ham dochodził do groźniejszych tak, sytuacji. I, i, i no tak, no ale też te zdecydowanie sytuacje. jak mieli te sytuacje, to mieli je dużo, dużo czystsze i myślę, że te prawdopodobieństwo zdobycia gola było dużo większe, bo chociażby ten strzał Alvareza czy, czy Bowena, gdzie raz obronił, ona na raz zablokował Diogo, to myślę, że tamte współczynniki były dosyć wysokie i podbiły tą statystykę. Ale przy tych 22 strzałach faktycznie ja się zgadzam z tym, że, że za dużo y, pozwalaliśmy, na za dużo pozwalaliśmy y, młotom, y, ale też nie patrzyłbym na to w tych kategoriach, że te 22 strzały y, to cud jest, że, że bramki nie strzelili czy coś no, takiego, na... bo te strzały nie były jakoś jakościowe. Na pewno tak? fajnie, że nie że udało się nie stracić bramki z stałego tak, fragmentu tak. gry, bo jednak West Ham jest znany ze Bram względu tym, na tak. Worda z tego, jak dobrze egzekwuje stałe fragmenty gry, a my z kolei możemy popisać się dużą łatwością w traceniu goli po, po, po tego typu sytuacjach. Widzę... No a tam mm. miał jeden rzut wolny yy, Ward Prowse na początku tak. spotkania z 20 metra. No i rzut, dwa, rzutów nawet, różnych nie. też kilka bili, więc naprawdę dobrze, że w tak, tym aspekcie tak. się popisaliśmy, ale wydaje mi się, że cała ta struktura yy, tak, jak, tak jak mówisz, że te fazy przejściowe wyglądają już może faktycznie lepiej, to, to chyba cały czas Problematyczne jest ustawienie tych zawodników, którzy na przykład nie uczestniczą w naszym pressingu, bo my potrafimy tą piłkę wysoko odebrać. Problemem może nie w tych ostatnich meczach, ale na przestrzeni całego sezonu jest to, co my z nią robimy dalej, a jak już ją tracimy, to mamy takie dziury w całym środku pola czy, czy na flankach, że rywale łatwo to egzekwują i, i to, to, to się nie zmienia. Oczywiście bardzo dobrze, że teraz wynik jest na naszą korzyść i, i nie doszło do yy, do straty gola, no bo to czyste konto też, te, też cieszy. Ja, panowie, tylko dodam, że, że Erik Ten Hag wypowiedział się na temat y, urazu Lisandro. Powiedział, że wygląda to nie najlepiej. Bardzo złe wiadomości dla niego, bardzo złe wiadomości dla drużyny i że pozostała nam tylko modlitwa. Także, także może... Są też przesłanki, że gdzieś może już w tym sezonie Lisandro nie zagrać. No niestety. to co by było bardzo złą wiadomością, bo jednak wyjdzie na to, że cały ten sezon spędzi z kontuzją, tak naprawdę wiemy, jak szklanym zawodnikiem jest też Waran yy, i wiemy, że szykujemy się w lato być może do przebudowy formacji defensywy. I gdyby gdy Lisandro gdyby no nie udało się skutecznie wyleczyć go z tych urazów, no to są naprawdę bardzo złe wiadomości, bo dochodzi kolejny problem. Koczy, no dobrze, faktycznie, pomimo że nie uważam, że Lisandro jest zbawieniem jakimś naszej brony, ale na pewno wygląda ona dużo lepiej, kiedy on jest, niż jak go nie ma. Eee, szkoda, szkoda, bo dopiero po długim czasie dochodził do siebie. i Jeżeli Erik faktycznie powiedział coś takiego, no to możemy się. Moim zdaniem tym, że... zła była decyzja o tym, żeby on pozostał na boisku po tym, jak już było to starcie mhm. przy linii bocznej, gdzie złapał się za nogę i na minutę czy dwie wrócił na boisko. Chyba jednak ze względu na powagę poprzedniej kontuzji trzeba było dmuchać na zimne i od razu. No jeżeli masz Rafaela Warana na ławce, to to ta sytuacja jest o tyle komfortowa, że wążesz wpuścić też jakościowego zawodnika w miejsce Argentyńczyka i chyba lepszy, lepszym ruchem byłoby no tutaj ze względu właśnie na wagę tej poprzedniej, poprzedniego urazu i fakt, że zawodnik dopiero wraca po kontuzji, dmuchać jak najbardziej na zimne. No ale czasem się tych rzeczy nie przewidzi. Natomiast można im zapobiegać. No niestety, właśnie miałem mówić, że to trochę surrealistyczne, że mamy Rafaela Varana, który jest zmiennikiem i wchodzi na boisko. Nie jest naszym podstawowym obrońcą, też pewnie nie jest w pełni sił, bo, bo już wiek daje o sobie znać, wiemy jakim jest szklanym zawodnikiem, o, którym, o czym sam powiedziałeś, więc naprawdę podobnie będziemy musieli liczyć na duet Maguire-Vallon z rotującym tam gdzie nie gdzie Lindelofem bądź John Evansem, nie wiem na ile oni są sprawni, ale chyba też nie są do końca w 100%, ale nie, nie wiem, nie jak ja nie, po prostu nie pamiętam. No, dzisiaj Je... Lindelów wszedł na boisko, tak pierwszy raz chyba po kontuzji. Zaszała, o którym zapomnieliśmy wspomnieć, a chyba występ też taki bylejaki w sensie. Taki. Y, mm -hmm. Nic nie zawalił, y więc może też nie przesadnie zły, no ale nie, nie, jakoś specjalnie też nie, nie na plus. O wiem, kto będzie zmiennikiem tam y w tej obronie. Przecież wróciłem. Czyżby? właśnie. Tak. Masz cudowny na marokańczyk, który jest już z nami. Tęskniłem. Może też wszyscy tęskniliśmy, może wreszcie za mam... Według Małody, pana Wojciecha tej... Pieli, yy, Kobi Majnu zastępował godnie Amrabata, więc spodziewam się, że wróci wkrótce. Na ja miejsce. myślę, że o, jednak Arnika. to nie ta sama jakoś, że tutaj jest potrzebna <laughs> marokańska szkoła futbolu. To oczywiście jak któryś z widzów nie wyłapał żarty. Nie, skąd? Że nie śmiemy się, bo lubimy. Nie, no jasne, amrabat dla mnie jest zupełnie na razie bezsensowne wypożyczenie, ale może być przydatne. No, to znaczy w sumie pokażę. bardziej w formie słupa, patrząc na to, co, co robię do No tej nie, no powodu. gdzieś tam piłka może go trafić. No wiadomo, przecież nie uważam go za jakiegoś dobrego piłkarza, ale nasze w ogóle wypożyczenia dokonywane w, ostatniu, w ostatnich latach nie są jakieś. E, powiedziałbym, spektakularne. Ci piłkarze nie wnoszą zbyt wiele, chociaż wielu kibiców woli myśleć inaczej, czy, o, czy to o The Horsie czy, czy o Sabicerze, chociażby, prawda? Ale no ja tam nie uważam, żeby to były jakieś przydatne, przydatne transfery, tak na dobrą sprawę. No nic, panowie, zbliżamy się do 27, już jesteśmy w 27.00 minucie naszego podcastu, więc zgodnie z tradycją zamkniemy się w 30 minutach tak jak powiedziałem wkrótce gramy mecz z wilą tym razem na wyjeździe Przypomnę że wygraliśmy z wilą już raz w tym sezonie więc myślę że wszystko przed nami żeby zrobić dublet chociaż no wila na czwartym miejscu gra Dobry sezon jakie mamy przewidywania co do tego meczu co typujecie panowie Jakie wyniki ja myślę, że jednak Aston Villa strzeli nam gola, szczególnie grając u siebie, więc nie uda się ponownie zatrzymać czystego konta. Na pewno akurat, no może nie w tym ostatnim meczu, ale grali z Sheffield, gdzie pokazali się bardzo dobrze. Niemniej te ostatnie spotkania właściwie od porażki z nami na Old Trafford już im tak bardzo nie wychodziły, no więc oczekiwałbym zwycięstwa, czy w nie wierzę tak do końca, to... Nie wiem, bo ciężko też na, na razie stwierdzić, czy, czy faktycznie ten hak zrobi jakiś taki zryw wyścigu o to top 4, czy to, czy to będzie znowu tylko jakieś chwilowe, no ale oczekuję zwycięstwa i tyle, no, bo albo się bawimy w to, że coś jest lepiej, albo tkwimy cały czas w tym samym, zresztą na, na, nawet jak ten hak zrobi top 4, to przez pryzmat całego sezonu nie będzie to jakiś spektakularny wynik, no ale obyśmy go dowieśli zresztą sam trener miałem podobno nie być zadowolony z funduszy, które ma mieć do dyspozycji w letnim okienku transferowym. Więc bez ligi mistrzów by dostał ich tylko mniej i nie mógłby wydawać kolejnych setek milionów. Więc ma o co grać ten hak i no, nie wiem, liczy na jakiś. Bardziej spodziewałbym się też takiego szalonego meczu typu 3-2 znowu. Mam nadzieję, że to okay. będzie rezultat. Zanim, zanim Patryk, oddam Ci głos, to właśnie no, chciałem też złapać tutaj ciebie i też wspomnieć o tym o tych plotkach, które się pojawiły, że Eric Ten Hag rozważa w ogóle odejście z Manchester United, ponieważ nie do końca klub spełni oczekiwania jego, jeśli chodzi o wsparcie go w, w zakresie transferów. Przypomnę tylko, że Holender wydał w no, trzech już oknach transferowych 440 milionów funtów, wprowadzając praktycznie 16 piłkarzy, z czego 3 czy 4 to wypożyczenia. Więc no, nie wydaje mi się, że tutaj był niewspierany. Nie wiem, może inni kibice mają inne zdania na ten temat. Wypowiedzcie się w komentarzach, ale byłoby to kuriozalne, jeżeli Erik sam by odszedł, a nie my, byśmy go zwolnili z takiego powodu, że nie został wsparcia takiego na jakie liczył. To by było bardzo dziwne i na pewno stanowiłoby taką breaking wiadomość na pierwszych stronach gazet. Patryk, typuj. Na pewno ciężki mecz, ale, ale jak gdzieś tam. Nie, myślę, że myślę, że krótko powiem. Myślę, że wygramy 2-1. Hojlund, Rashford. Bram. Okej. Okay. Myślę, że strzelimy dwie bramki. Wila również nam strzeli dwie. Będzie 2-2. Garnaczo i Hojlund z bramkami. Rashford z asystą, Bruno z asystą. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Dzięki panowie dzisiaj za odcinek. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Przypomnę tylko, że kombinujemy konkurs aby oddać któremuś z was koszulkę jak to dobijemy do tysiąca subskrypcji na kanale na YouTube, więc komentujcie i A, tak bo zostaliśmy źle zrozumieli na poprzednim odcinku w komentarzach <noise> tak. jeden z słuchaczy powiedział że on odsubuje kanał i zasługuje <noise> tak. będąc tym tysięcznym użytkownikiem konkurs no konkurs się uaktywni po tym jak przekroczymy tysiąc subskrypcji ale to nie jest tak że tysięczny subskrybent Wygrywa koszulkę Myślę, będzie losowanie że... pewnie jakieś. Myślę, albo że będziemy losować tak. wśród wszystkich subskrybentów, żeby było sprawiedliwie, nie tylko. W... Oczywiście, ci najaktywniejsi są, bardzo wam dziękujemy i pełną ukłony, natomiast nie było co znaczy, sprawiedliwe. Tak, ale no, jak zo, gdybyśmy... jeszcze tą formę dopracujemy. No, tak, to jeszcze rozkminimy. Musi się nam wybaczyć to dla nas pełna nowość. Tysiąc subskrypcji to jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, że tak szybko nastąpi, więc ten konkurs musi też Ale na razie musimy dobić te tysiąc subskrypcji. No, tak, to jest obligatoryjny warunek. Tak jest. Tak. Bez tysiąca Niestety nie będzie koszulki. Koszulki na tysiąc nie rozdamy bez tysiąca. Także myślę, że to, to jest akurat jasna zasada. Tak, konkursu. przynajmniej to mamy ustalone. Tak. tak. Dobra. Dzięki panowie. Dzięki wszystkim słuchaczom i miłego, miłego końcówki weekendu. I do usłyszenia wkrótce. Dzięki panowie za dzisiejszy odcinek. Też dziękuję wszystkim słuchaczom. Zapraszam na naszego Facebooka, na nasz Instagram, na nasz TikTok. I zachęcam do komentowania, wdawania się w dyskusję, wyzywania nas, wyzywania piłkarzy, wyzywania trenera. Oczywiście żartuję, liczę. No, często z wami się zgadzamy, często nie zgadzamy, ale jesteśmy w stanie jakoś powymieniać się na argumenty. Dziękujemy za całe wsparcie. Dziękuję panowie za, za rozmowę. Zapraszam wszystkich do, do sekcji komentarzy, do dyskusji i, i miłego tygodnia życzę. Obyśmy się później spotkali yy, w dobrych humorach.